Serii Stało się jutro, opowiadań fantastycznych, zbiór 12, Janusz Szablicki, konflikt. Krafta wyrwał ze snu zestrojony z bioprądami jego mózgu nocny sygnał wywoławczy wifonu. Usiadłszy na pościeli, chwilę ziewał przeraźliwie, pocierając kułakami oczy, potem spuścił nogi, odszukał stopami pantofle i poczłapał do pulpitu rozrządowego, po drodze doprowadzając do porządku zmierzwianą czuprynę. Klawisz reprezentujący dyżurną prychał raz po raz agresywną, kłującą w oczy czerwienią. Znowu ktoś tam wgniata paluch aż do oporu, pomyślał z rozdrażnieniem. Obiecał sobie solennie, że przy najbliższej okazji, kiedy znów podniosą się utyskiwania na zbyt częste awarie, powróci we właściwy sposób do tych graniczących z wandalizmem obyczajów. Zaogniający się ostatnimi czasy konflikt między użytkownikami aparatury pokładowej a technikami ruchu odpowiedzialnymi za jego gotowość eksploatacyjną zmusił go niedawno do powołania specjalnej komisji. Efekty jej dociekań wykazały niedwuznacznie, że przyczyny znakomitej większości awarii tkwią, mówiąc najoględniej, w dość niefrasobliwym stosunku do aparatury. Zwolnił klawisz. W monitorze ukazał się bask. Powlekające mu twarz ceglaste plamy sięgały na sady nosa. W oczach tlił się niepokój. – Co tam? – burknął Kraft. – Melduję całkowity zanik łączności z czwartym sektorem. Wyrzucił z siebie bask jednym tchem, jakby go ktoś gonił. Kraft zamrugał oczami. Momentalnie przeszła mu wszelka ochota na udzielanie instrukcji, co to jest aparatura pokładowa i jak należy się ją posługiwać. – Proszę o szczegóły? – zażądał. Zgodnie z harmonogramem mieli się odmeldować o 23:30. Nie doczekawszy się tego, po kilku minutach sami przystąpiliśmy do wywołania. No i w ten czas okazało się... Kraft zerknął na zegarek. Do północy brakowało 4 minut. Ściągnął brwi. I dopiero teraz meldujesz? Rzucił z łagodnością tygrysa sposobiącego się do skoku. Bask zmieszał się. Nerwowym gestem rozwiszył czuprynę. Pokrywające mu twarz plamy nabrały głębszych tonów. Bo z początku myśleliśmy, że to nic poważnego. Zamamrotał. Byliśmy przekonani, że mamy do czynienia z krótkotrwałym efektem silnej burzy magnetycznej. Co ci przyszło do głowy? Wycedził Kraft. Burza magnetyczna tutaj. Wszystkie przesłanki właśnie na to wskazywały. Próbował upierać się Bask, lecz nagle zmienił taktykę. Zresztą to nie ja jestem autorem tej opinii. Problemy związane z łącznością stanowią przecież domenę informatyków. Jest tutaj Drex. Da ci go do wifonu? Nie fatyguj się, zaraz tam będę. Burknął Kraft i wyłączył wifon. Ubrawszy się, wyszedł na korytarz. Do pionu komunikacyjnego miał tylko parę kroków. Wezwał windę pośpieszną. Wskoczył do kabiny, nim do końca rozsunęły się jej drzwi. Wcisnął guziczek. Przyspieszenie ugięło mu nogi w kolanach. Po chwili bezgłośnego wznoszenia się, kabina zastopowała na właściwym poziomie. Wyskoczył na korytarz. Kiedy wkroczył do dyżurnej, Drex zerwał się za pulpitu sterowniczego, ruszając mu na spotkanie. Słuchaj, to istotnie wygląda tak, jak przedstawił Bask. Powiedział szybko, jak gdyby się obawiał, że potem nie dadzą mu dojść do słowa. Potężna burza magnetyczna. Ja w każdym razie nie potrafię inaczej zinterpretować wskazań czujników. Wyminąwszy go bez słowa, Kraft przystąpił do pulpitu. Przyjrzał się instrumentom. Tak. Mruknął po chwili, prostując plecy. Z jego nieruchomej, jakby wykutej z kamienia twarzy niewiele można było wyczytać. Wyprowadziłeś współrzędne? Naturalnie, czwarty sektor. Dokładnie, jeśli można. Koordynaty placówki. Kraft pomyślał chwilę. Spróbuj jeszcze raz połączyć się z nimi. Drex wzruszył ramionami. Przecież cały czas jesteśmy na wywoławczym. Przypomniał nieco zdziwionym głosem. Kraft zakasłał. Przez kilka sekund zastanawiał się, wodząc wierzchem dłoń po podbródku, co wywołało suche potrzaskiwania wykluwającego się zarostu. Proszę natychmiast wezwać tutaj militaryków. Zdecydował wreszcie. W niespełna godzinę później lekki bot zwiadowczy z 3 militarykami na pokładzie przekroczył granicę czwartego sektora. Lecieli pełnym ciągiem wprost na wschód, więc wkrótce pozostawili za sobą terminator i w oczy zajrzało im dalekie błękitnawe słońce. W dole niczym jakaś gigantyczna, wielopasmowa taśma umykała do tyłu czerwonawa równina, popstrzona anemicznymi, wyciągniętymi cieniami granitowych skałek, wrzynających się tu i ówdzie spod piasku. Potem miejsce równiny zajęły malownicze spiętrzenia różnokształtnych bloków skalnych. Był to sygnał, że cel jest już blisko. Włączyli pelengator. Placówkę z taką finezją wkomponowano w pejzaż, że łatwo ją było z tej wysokości przeoczyć. Znalazłszy się ponad nią, unieruchomił bota, kierując w dół rożek teleobiektywu. Wokół placówki królował niczym niezmącony spokój. Nagle Scott trącił doba w ramię. Popatrz!
chrząknął zachęcająco. Ustąpił mu miejsca przy teleobiektywie. Na platformie komunikacyjnej niedaleko włazu placówki rozkraczał się autopter. A więc jednak są wewnątrz, westnął Dob po chwili milczenia. Co w tej sytuacji robimy? Dob oderwał jakby niechętnie oko od teleobiektywu. Spojrzał na Buella. Co w eterze? Zapytał. Cisza jak makiem zasiał. No cóż, Dob zakasłał. W takim razie chcą czy nie chcą, nie ominie ich nasza wizyta. Chcesz siąść na platformie? Zapytał Scott. A ty masz inne propozycje? Nie wiemy, co się tam dzieje. Moim zdaniem rozsądnie by było lądować gdzieś opodal. Ogólnie rzecz biorąc, masz rację, zgodził się Dob. Ale właśnie dlatego, że nie mamy zielonego pojęcia, co się kryje za tych im milczeniem, musimy pójść na to ryzyko, by dostać się tam jak najprędzej. Zacisnął palce na drążku sterowniczym. Pociągnął go lekko ku sobie. Zaczęli opadać łagodnie, spokojnie, niczym liść przy bezwiecznej pogodzie. Wylądowawszy na platformie, rozsunęli kopułkę kabiny. Dob rozejrzał się. Chyba nie ma potrzeby, byśmy szli tam wszyscy, powiedział. Moim zdaniem istnieją nawet przeciwwskazania, mruknął Scott. Więc może ty zostaniesz? Ponieważ Scott nie protestował, Dob przewiesił przez ramię rzemień Placera i skinął na Buella. Zeskoczyli na tercer. W momencie zetknięcia się z nimi w podkutych butów w słuchawkach rozległ się krótki, wysoki dźwięk. Jak gdyby ktoś trącił przypadkiem strunę i spłoszony natychmiast ją unieruchomił. Zatrzymali się przed wpuszczonym w litą skałę ceramitowym równoległo bokiem włazu. Dob przesłał Bowlerowi porozumiewawcze spojrzenie. Ten skinął głową i sięgnął po emiter. Wybrał na jego skali impuls odpowiadający magnetoryglowi włazu. Równoległo bok ani drgnął. Co u diabła? Syknął zaskoczony. Spróbował jeszcze raz, z tym samym skutkiem. Pozwól. Dob wyciągnął rękę. Chwilę manipulował przy emiterze, po czym ramię mu opadło, jak gdyby waga instrumentu nagle zwiększyła się o ileś tam kilogramów. Milczał parę sekund, następnie powiedział bezbarwnym głosem. Moim zdaniem postawili blokadę bezwarunkową. Bowler zadreptał niespokojnie w miejscu. Bezwarunkową? Zamamrotał. Więc jak się tam dostaniemy? Dob znowu przez jakiś czas milczał. Praktycznie biorąc, jeśli nam sami nie otworzą, jest tylko jedna rada. Wiesz, co mam na myśli. Jednak decyzję w tym względzie musi podjąć Kraft. Ale póki co obejrzyjmy sobie ten ich wehikuł. Zawrócił napięcie. Od rozkraczającego się opodal autopteru, przewodzącego na myśl ogromnego, pokrytego chitynowym pancerzem żuka, odbijały się słoneczne promienie, nieomal go oślepiając. Kiedy od aparatu dzieliło go nie więcej jak parę metrów, posłyszał charakterystyczny, doskonale mu znany świergot. Dopiero w ten czas dotarło do jego świadomości, że wieńcząca kabinę przezroczysta kopułka jest do połowy rozsunięta, tak jakby autopter został opuszczony tylko na chwilę. Tchnęło go złe przeczucie. Unieruchomiwszy dłonią kolbę Placera, wspiął się po przyburtowej drabince. Kabina była pusta. Słuch nie zwodził go jednak. Generator pracował w najlepsze na jałowym biegu. Przegiąwszy się, wyciągnął ramię, ustawił przełącznik w położeniu zerowym. Sunął kopułkę. Kiedy zeskoczył z drabinki, Bowler klęczał u rufy z oczami wbitymi w tercer. – Co tam masz? – zagadnął podchodząc. – Popatrz tutaj. – szepnął Bowler, nie podnosząc głowy. Dob pochylił się. Od kół autoptera odbiegały dwie równoległe, białawe smugi, przyproszone tu i ówdzie czerwonawymi ziarenkami piasku. Wygląda na to, że im się bardzo spieszyło z lądowaniem. Wskutek tego zrealizowali manewr niezbyt precyzyjnie i przeniosło ich te parędziesiąt centymetrów. Tylko po co u licha jednocześnie hamowali? Dob, burknąwszy coś pod nosem, wyprostował się, wyminął Bowlera, oprzedł rufę i nagle nogi wrosły mu w tercer. Jakiś metr od obłej burty autoptera, w plamie rzuconego przez nią cienia, leżał człowiek w operacyjnym skafandrze. Wyglądało to tak, jak gdyby wyskoczywszy z kabiny, potknął się o coś, upadł i odczołgał kawałek. Po czym, czymś zaskoczony, czy może po prostu dla zaczerpnięcia oddechu, zamarł w nienaturalnej, arcyniewygodnej pozycji z hełmem wbitym w ramię i podciągniętym pod brzuch kolanem. Przezwyciężywszy bezwład nóg, podskoczył do leżącego. Spróbował go podnieść, lecz ciało było zaskakująco ciężkie. Ograniczył się tedy do odwrócenia go na wznak. W szklistych, nieruchomych, szeroko rozwartych oczach odbiło się ciemno niebieskie niebo. Bagrowo-sina, obrzękła twarz ścięta była grymasem, nie to wściekłości, nie to bólu potwornego. Sfleczały skafander na wysokości łydek, ud i piersi pokrywały liczne gąbczaste, jakby spienione nadrzelki. Przecież to jest Miden, stęknął w tym momencie Powell. To istotnie był Miden, kierownik placówki.
Nie ulegało wątpliwości, że nic już dla niego nie można zrobić. Dob dźwignął się z kolan ciężko, jakoś niezdarnie. Potoczył niewidzącymi oczyma po znajdujących się opodal spiętrzeniach. W powietrzu wisiała złowroga cisza. Musimy natychmiast skontaktować się z bazą, powiedział głucho po chwili milczenia. Z daleka zakrzyknął na Scotta, by włączył wifon, więc kiedy doszedł do bota i wspiął się do kabiny w monitorze, już na niego czekał Kraft. Nienaturalnie spokojnym głosem Dob zdał mu sprawę z tego, co tutaj zastali. Kraft milczał czas jakiś z tą swoją nieprzeniknioną, kamienną twarzą. Doprawdy sam nie wiem, co mam powiedzieć. Odezwał się w końcu. Oczywiście niezwłocznie wysyłamy odpowiednio wyposażoną ekipę. Na zdrowy rozsądek najlepiej byłoby, abyście do jej przybycia powstrzymali się od jakichkolwiek działań. Ale... zawiesił głos. Dob doskonale wiedział, co go dręczy. Wszystko wskazywało na to, że Sako i Terry są tam, w placówce. Dlaczego wobec tego milczą, kompletnie ignorując ich przylot? To dawało wiele do myślenia. Szczególnie niepokojący był fakt postawienia bezwarunkowej. W tej sytuacji nie można było wykluczać, że liczy się każda minuta, może nawet każda sekunda, gdy tymczasem ekspedycja nawet przy maksimum pośpiechu mogła się tutaj zjawić nie wcześniej jak za godzinę. Czy tam u was w nasłuchu coś się zmieniło? Chrząknął. Kraft pokręcił przecząco głową. Dob milczał jakiś czas, następnie wypalił twardo. Proszę o pozwolenie spenetrowania placówki. Kraft zacisnął pięści. Na skroniach nabrzmiały mu żyły. Zgoda. Powiedział po chwili jakby niechętnie. Nerwowym gestem zmierzwił czuprynę. Chyba nie muszę apelować o zachowanie maksymalnej ostrożności. Nie musisz. Będziemy się jednak musieli przebić plaserami. Wiem. Na blokadę bezwarunkową nie ma innego lekarstwa. I jeszcze jedno. Pomyślał chwilę. Zostaw kogoś przy wifonie. Chciałbym być na bieżąco informowany, co się tam u was dzieje. Rozumiem. Scott zostanie. Wyskoczył z kabiny. Skinął na Boela, który stojąc przy bocie słyszał całą rozmowę, więc nie było potrzeby tłumaczyć mu, o co chodzi. Zatrzymali się z 10 metrów przed szarą ceramitową taflą. Dob zsunął z ramienia rzemień, ustawił plaser na pożądaną dzielność. Złożył się do emisji i wcisnął guzik spustu. Powietrze drgnęło, po tafli zapląsały błękitnawe ogniki, potem buchnęły od niej skłębione, zgniło-zielone opary. Po 3 minutach uważnej pracy zdjął palec ze spustu. W miarę ściekania po tafli gęstego niczym ciecz oparu ukazywał się świeżo wyrżnięty otwór. Odczekali kilka chwil, póki nie zakrzepły jego brzegi. Kiedy doń przystąpili, uderzył w nich silny strumień powietrza. Znalazłszy się w śluzie, bez trudu zidentyfikowali jego źródło. Właz odgradzający ją od pozostałych pomieszczeń placówki był niedomknięty. Jakby temu, kto pokonywał tę drogę bezpośrednio przed nimi, nie starczyło czasu czy może cierpliwości na dotrzymanie do końca palca na przycisku zawiadującym magnetoryglem. I teraz, kiedy placówka na skutek ich akcji uległa dehermetyzacji, panujące na zewnątrz podciśnienie ogołocało ją z powietrza. Szczelina pomiędzy klapą właza a pierścieniem obudowy była dostatecznie duża, by mogli się prześliznąć na drugą stronę. Zatrzasnęli za sobą klapę. Powietrze w jednej chwili znieruchomiało, jakby stężało. Rozejrzeli się. W zasięgu ich wzroku, wspomaganego łagodnym światłem wpuczonych w sufit owalnych plafonów, panował ład i porządek. Prócz znajomych stojących na pograniczu słyszalności westyń agregatu klimatyzacyjnego, nie udało im się wyłowić ciszy żadnego dźwięku. Najwidoczniej ich poczynanie, pomimo że obwodowy system bezpieczeństwa musiał przecież podnieść w dyżurny alarm, nie wzbudziły tutaj w nikim zainteresowania. Zacisnąwszy instynktownie zwilgotniałe dłonie na kolbach plaserów, ruszyli opadającym łagodnie w dół korytarzem. Pierwsza plama wpadła im w oczy już po kilku krokach. Poddali ją skrupulatnym oględzinom, dochodząc do wniosku, iż ślad taki mogła pozostawić rękawica utytłana w jakiejś szarej, prawdopodobnie lepkiej substancji. Mogła, lecz wcale nie musiała. Dopiero następna plama, odkryta z 5 metrów dalej, dość wyraźny, pięciopalczasty odcisk, ostatecznie ich utwierdziła w tym przekonaniu. Wyglądało to tak, jak gdyby korytarzem przeszedł niedawno ktoś cierpiący na zaburzenia błędnika, przystając o parę kroków i dla utrzymania równowagi, wspierając się ciężką ścianą. Dotarwszy do holu, zatrzymali się na chwilę. – Co teraz? – zapytał Buell półszeptem. Dob omiótł uważnym okiem wszystkie kąty, jakby się spodziewał, że w którym z nich znajdzie odpowiedź na to pytanie. Wszystkie drzwi były zamknięte. Nic nie wskazywało na to, by tutaj był ktoś jeszcze oprócz nich. Chyba w pierwszym rzędzie powinniśmy rozejrzeć się w dyżurnej. Odpowiedział identycznym tonem.
Jeśli nawet ich tam nie zastaniemy, to przynajmniej będziemy się mogli porozumieć z bazą. U drzwi dyżurnej zetknęli się z kolejną zagadką. Ich płyta była tak wysmarowana, jak gdyby ktoś przez dłuższy czas wodził po niej ociekającym brudem rękami, szukając po omacku klamki. Dob przyłożył ucho do drzwi, jakby nie zdawał sobie sprawy z tego, że poprzez bliską ideału izolację nie może się przecież przesączyć żaden dźwięk. Odejdź pod ścianą. Zakomenderował po chwili. Bowell zamrugał pytająco oczyma, więc uzupełnił. Będziesz mnie ubezpieczać. Położył ostrożnie dłoń na klamce. Drzwi ustąpiły bez oporu. Na wprost nich, przed półkolistą kolumną pulpitu rozrządowego, jarzącego się kontrolnymi lampeczkami, wspierając się o nią hełmem niczym w czołobitnym pokłonie, klęczał mężczyzna w skafandrze operacyjnym. Jego plecy były nienaturalnie przekrzywione. Wiotkie jakieś ręce leciały mu na podłogę. Dob chrząknął. Mężczyzna ani drgnął. W tym momencie wzrok Doba padł na buty klęczącego i wszystko w jednej chwili stało się dla niego jasne. Rozległe ubytki, jakby spienione nadżerki. Pozostawało jedynie wyjaśnić, kto to był. Podszedłszy na miękkich nogach, ujął jak mógł najdelikatniej hełm mężczyzny, zbliżył do niego twarz. Za plaglasowej szybki wizjera łysnęły nieruchome szkliste oczy. Z kącika zaciśniętych spazmatycznie ust wypełzła na policzek czerwona zakrzepła stróżka. To był Sacco, tutejszy militarek, przywołał Boela. Wspólnym wysiłkiem przeciągnęli ciało do najbliższego fotela. Chwilę stał nad nim w milczeniu, po czym zawrócił do pulpitu i nie zdejmując rękawic, przejechał palcami po klawiaturze. Ekran natychmiast ożył. Przecięło go kilka drżących zygzaków, potem wypłynęła nań gdzieś z głębi twarz Krafta. Skąd mówisz? Z dyżurnej. I co? Dob otworzył usta, lecz głos uwiązł mu w gardle. Kraft mierzył go chwilę bacznym wzrokiem, potem zapytał cicho. Żyją? Dob wziął się w garść. Znaleźliśmy tutaj Sacco, powiedział nienaturalnie spokojnym głosem. Sądząc po położeniu ciała, usiłował połączyć się z bazą. Kraft odetchnął głęboko. Z twarzy opadła mu na mgnienie oka granitowa maska. Milczał chwilę. A Terry? Rzucił głucho. Nie wiem. Tutaj go nie ma. Innych pomieszczeń jeszcze nie przeszukaliśmy. A więc jeśli to jeden z nich, powiedział w zamyśleniu Kraft, to pozostaje tylko on. Ależ to absurd! Wrzasnął w tym momencie Boel. Po jego białej jak kreda twarzy ściekały olbrzymie krople potu. Dobowi przeszło przez myśl, że już dawno nie widział tak pocącego się człowieka. To niemożliwe, żeby Terry... Głos mu się załamał, przerodził się w bezmyślne rżążenie. Przecież ja wcale tego nie twierdzę. Musimy jedynie rozważyć wszelkie możliwe warianty. Ostatecznie to nie byłby pierwszy wypadek amoku w przestrzeni, powiedział szybko Kraft, patrząc przy tym pytająco na Doba. Ten przestąpił z nogi na nogę. Milczał chwilę, wyłamując bezwiednie palce. No cóż, westchnął wreszcie. Jeśli mam być szczery, to ten wariant zupełnie nie trafia mi do przekonania. Abstrahując już nawet od wszystkich innych aspektów tej sprawy, owe ślady, notabene identyczne w obydwu przypadkach, absolutnie z niczym mi się nie kojarzą. Mówiąc inaczej, nie znam takiego narzędzia, które by mogło je pozostawić. Według mnie cios dosięgnął ich jednocześnie, jeszcze tam, na zewnątrz, gdy wysiadali z autoptera. Miden padł od razu, natomiast Sacco, który sądząc po polu z gorzelin na skafandrze, ucierpiał w mniejszym stopniu, zdołał się jeszcze dowlec do placówki. Kraft zwichrzył dłonią czub trenę. Przez chwilę rozważał to, co usłyszał. Właśnie miał coś powiedzieć, kiedy w monitorze ukazał się Drex i podał mu bez słowa złożoną we dwoje kartkę. Kraft rozprostował ją niecierpliwym szarpnięciem. Gdy znowu wlepił w nich oczy, malował się w nich niepokój. – Musicie wracać natychmiast do bota – powiedział zmienionym głosem. – I jak to wracać? – zawołał Dob. – A Terry? – Tam u was znowu zaczyna się coś dziać. Dob strzelił niespokojnie oczyma. – Co masz na myśli? – Czujniki wskazują ponowny wzrost potencjału magnetycznego. W tym momencie Dob posłyszał za plecami głośne sapnięcie. – A cóż nam da powrót do bota? – rzucił gniewnie, lecz nie doczekał się odpowiedzi. Bowiem głos Krafta nagle rozpłynął się w narastającym gwałtownie pisku. Monitor prychnął kilkakrotnie fioletowym rozbłyskiem, potem opanowała go nieprzenikniona szara mgła. Za plecami Doba zaklaskały po posadce obcasy, jakby ktoś ruszył ostro do biegu. Błyskawicznie odwrócił się. Bowell akurat znikał w drzwiach. Przez ułamek sekundy Dob stał jak wryty, usiłując okiełznąć huczący w czaszce huragan, potem rzucił się jego śladem. Kiedy wyskoczył do holu, głęboko pochylony, pracujący energicznie łokciami Boel już forsował pochylnię korytarza.
Dob włożył w pościg wszystkie siły, ale udało mu się nadrobić parę metrów dopiero w ten czas, gdy tamten osiągnął krańc korytarza i z rozpędu pacnął całą dłonią w przycisk magnetorygla, czekając chwilę na dostatecznie rozwarcie się klapy. Powietrze drgnęło, uderzyło Doba w plecy. Kiedy zdziejany dał susa do śluzy, Buella już w niej nie było. Zatrzasnął za sobą klapę i wypadł na zewnątrz. I w ten czas nogi wrosły mu w ziemię. Środkiem platformy komunikacyjnej pomiędzy placówką a botem snuł się dość wartko pasmo mleczno-białej mgły, tak na oko liczące sobie z 15 metrów długości. Mgła tutaj, w owym nadzwyczaj surowym, odznaczającym się znikomym ciśnieniem atmosferycznym klimacie? Oczywista, że to nie miało, nie mogło mieć nic wspólnego z mgłą. Tymczasem Boel, jak gdyby w ogóle nie zdawał sobie z tego sprawy, sadził ogromnymi kangurzymi susami wprost na pasmo. – Stój! – huknął Dob z całych sił. Na biegnącym nie uczyniło to jednak najmniejszego wrażenia. Nic zresztą dziwnego, wszak i on sam nie posłyszał własnego głosu. W uszach szalała jedynie pośpieszna galopada krwi. Rzucił się do ciężałego cwału, wiedząc doskonale, iż jest to z góry skazane na niepowodzenie. Wtem we mgle zrodził się jakiś gorączkowy, niemożliwy do sprecyzowania ruch. Boel wykonał jeszcze dwa susy, jakoś dziwnie podskoczył, podnosząc wysoko obydwie nogi i wylądował w samym środku. Mleczno-białym oparem na całej jego długości wstrząsnął krótki spazm, potem jakby stężał napór wokół kolan Boela. Ten gwałtownie rozłożył ramiona, jak gdyby zapragnął objąć nimi cały horyzont. Przez sekundę lub dwie trwał, jak skamieniały w tej nienaturalnej pozycji, po czym zaczął się wolno przekręcać wokół własnej osi. Kiedy wizjer jego hełmu znalazł się na wprost Doba, błysnęła w nim twarz wykrzywiona w nieludzkim grymasie. Z krwisto-czerwoną, rozedrganą plamą szeroko rozwartych ust. Chociaż słuchawki nadal milczały jak zaklęte, Dob czuł każdym nerwem, całym sobą, ufnie ustającań na moment potworny wrzask, rozsadzający hełm tamtego. Buell niby w jakimś upiornym tanie przekręcił się jeszcze o kilkanaście stopni, po czym nagle niczym podcięta kłoda runął w kotującą się substancję. Dob zaczerpnął spazmatycznie powietrze i dopiero w tym momencie poczuł, że ma pełne usta krwi z przegryzionych warg. Szarpnął rzemień plasera. Złożył się do emisji. Drgnięcie palca wytrąciło horyzont z obojętnego bezruchu. Mgłę jakby przeorało, nagle pojawiła się w niej duża wyrwa. Smolisto-czarne ptaki wzbiły się do lotu po skomplikowanych, pełnych nagłych skrętów torach. Jeden z nich zawirował w miejscu niczym bąk i runął wprost na niego. Zwolniwszy instynktownie spust, uskoczył do tyłu. Ptak padł bezładnie u jego stóp. Naprowadził nań lufę, lecz nie strzelił. Był to tylko ogromny, mieniący się w słońcu płat sadzy. Z trudem oderwał od niego wzrok. Ariergarda mgiełki akurat przewalała się przez krawędź platformy. Przezwyciężywszy nad ludzkim wysiłkiem bezład nóg, podszedł do leżącego Boela. Dość było jednego spojrzenia, by zrozumieć, że na pomoc jest już za późno. Jego skafander przypominał jedną wielką zgorzelinę. Z tępego odrętwienia wyrwało Doba mocne uderzenie w ramię. Przy nim stał Scott. Krzyczał coś bezdźwięcznie, wymachując histerycznie ramionami. Dob ani rusz nie mógł pojąć, o co mu chodzi. Powiódł dookoła na pół przytomnymi oczyma. Nagle drgnął. Opodal ponad skąpanym w promieniach słońca białym grzbietem skalnego masywu wstępowała w niebo, jakby się w nie wiercając, rozległa, grająca wszystkimi barwami tęcza. Śledził w napięciu jej lot. O ile to w ogóle można było nazwać lotem, dopóki nie zniknęła mu z oczu. Beton wypełniający dotąd uszy począł tracić na spoistości. Odnotował kątem oka, że tańczącą przy biodrze Scotta lufę pokrywa taki sam rdzawy nalot, jak nosi na sobie jego własny plaser. – Kiedy to się tutaj pojawiło? – zapytał. Scott przełknął głośno ślinę. – Nie mam pojęcia. – Jak to? Przecież byłeś tutaj cały czas. – Owszem, lecz zgodnie z poleceniem ślęczałem przed monitorem. W pewnej chwili Kraft powiedział, że informatorycy znów rejestrują magnetyczne niepokoje w naszym rejonie i kazał mi rozejrzeć się po okolicy. W ten czas platforma była jeszcze pusta. Potem przerwali połączenie, bo im się wydawało, że dobija się do nich placówka. Skorzystawszy z chwili przerwy, wychyliłem się z kabiny i to już tutaj było. Pełzło zygzakiem, bez pośpiechu. Z kierunku ruchu wynikało, że nie grozi mi kolizja, więc siedziałem cicho. Dopiero kiedy z placówki wyskoczył Boel, westnął ciężko, chwilę milczał, po czym zakończył twardo. Zupełnie nie rozumiem, co mu strzeliło do głowy, by wbrew wszelkim regułom penetracji pakować się prosto w nierozpoznany obiekt. Dob milczał chwilę. Przed oczami stanęła mu jak żywa, kredowo-biała, zlana potem twarz Buella. Fragmenty, niczym przezrocza,
tej jego panicznej, bezsensownej ucieczki przed niczym. Bo teraz nie miał już wątpliwości, że to była ucieczka. To był szok, zamamrotał. Już tam w dyżurnej. Niestety nie zwróciłem na to w porę uwagi. Scott westchnął. Jak sądzisz, czy zaczął, lecz nie dokończył. Albowiem słuchawki wypełniły się raptem szumem. Wzdrygnęli się, jak jeden mąż zadarli gwałtownie głowy. Z ciemno-błękitnego nieba stępował w łagodnym, rozkołysanym wirażu bot operacyjny. Jego załoga musiała zarejestrować odgłosy niedawnej potyczki, bowiem do lądowania podchodzili ostrożnie, w pełnej gotowości bojowej. Z wysuniętą tubą mianta, spowici w płaszcz energopola, wprawiające w drżenie kontury pojazdu. Ledwie bot osiadł na tercerze, z kabiny wyskoczył korab. Główny militaryk, po nim kilku militarytków w skafandrach ochronnych, lśniących w słońcu niczym srebro. Na końcu zaś. Oczy Doba raptem zrobiły się wielkie jak spotki. Serce uderzyło jak młotem. Z kabiny jak ostatnie wygramolił się Terry. Przybyli, zgromadziwszy się wokół ciała Buella, chwilę stali w milczeniu, jakby pragnęli uczcić w ten sposób jego pamięć. Potem Cora położył ciężką dłoń na ramieniu Doba. No, westchnął z głębi piersi. Dob łamiącym się głosem zapoznał go z przebiegiem wypadków. Kiedy skończył, Cora popadł w dłuższą zadumę. Myślę, że zrobiliśmy tutaj masę błędów, powiedział. Tak czy owak, trzeba się będzie dokładnie wszystkiemu przyjrzeć. Chciałbym o coś zapytać, wydukał Dob, patrząc zazem na Terry'ego. Pytaj. W jaki sposób on, krótki gest, znalazł się pośród nas? Zabraliśmy go z pustyni, wyjaśnił korab. Tkwił ze 30 mil stąd, emitując indywidualny sygnał identyfikacji. Podrzucili go tam jeszcze wczoraj w celu rozpoznania żyły sybonitu, rokującej spore nadzieje eksploatacyjne. Mieli go zabrać po paru godzinach, lecz nie doczekał się tego. Coś jeszcze? Dob poruszył głową na znak zaprzeczenia. Kiedy podniesiono zapakowany już plastikowy worek zwłoki Buella, z całych sił zacisnął dłonie, żeby się opanować. Zwolna zaczynał pojmować, co się tutaj stało. Winą za ową tragedię, za wyrwanie z grona trzech mężczyzn w pełni sił witalnych, o rodzaju, rozmiarach strat drugiej strony, rzecz oczywista, nic nie można było powiedzieć, należało chyba obarczyć li tylko naturę, ogrom możliwości, jakimi dysponuje przyroda wszechświata w niewyobrażalnych otchłaniach przestrzeni i czasu. Jeżeli kreowane przez nią myślące materie w zbyt wielkim stopniu różnią się od siebie, wówczas w każdym skrzyżowaniu się dróg tkwi zarzewie przypadkowego, mimowolnego konfliktu, bowiem równie niepodobne są zapewne także ich kryteria uznawania jestestw za rozumne. Wszystko wskazywało na to, że właśnie tak było i w tym przypadku. Zanim ludzie i ów nieoczekiwany przybysz z innych światów połapali się, o co chodzi, wypadki już się toczyły wartkim nurtem. Zapoczątkował je niefortunny skok Midoła i Sako w samo centrum obcej materii. Może zabiłaby ocaleć, a może uczyniła to bezświadomie, po prostu dlatego, że taka już była jej struktura. Tak czy owak, zdaje się, że z owego pierwszego fatalnego kontaktu wyciągnęła prawidłowe wnioski. Najwyraźniej usiłowała zejść Buellowi z drogi, kiedy ten przepuścił na nią szaleńczą, alogiczną szarżę. W ten czas niewątpliwie istniała jeszcze szansa na kontakt pozytywny. Ostatecznie zaprzepaścił ją jednak nie kto inny, lecz właśnie on sam, Dob. A Scott, sądząc po nalocie na lufie Placera, także nie okazał się mądrzejszy.